Przeżywamy dziś uroczystość niebowstąpienia Pańskiego. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus ukazywał się apostołom przez 40 dni. Po tym czasie w ich obecności wstąpił do nieba. Niebowstąpienie Pańskie jest wywyższeniem ludzkiej natury i zapowiedzią tego, co nas czeka. Dzisiejsza uroczystość kieruje nasz wzrok ku naszej Ojczyźnie w niebie. Msza Święta, w której uczestniczymy, jest przedsmakiem tego nieba. Niech to spotkanie dziś z Chrystusem zmartwychwstałym rozpali w nas tęsknotę za nieprzemijającym pięknem i dobrem, jakie czeka nas w niebie z Chrystusem i świętymi. Dzisiejszy dzień, 13 dzień maja, to kolejna rocznica zamachu na świętego Jana Pawła II. Przez jego przyczynę polecajmy Bogu całą naszą wspólnotę parafialną, całą naszą ojczyznę. Prośmy również o pokój na świecie, którego tak wielkim orędownikiem był Jan Paweł II. Kilka lat temu klerycki zespół naszego tarnowskiego seminarium śpiewał piosenkę o tytule Gdzie jest niebo? I w zwrotkach, a właściwie w refrenie pytał: gdzie jest niebo? Kto wskaże mi drogę, którędy do raju bram? Czy ktoś mnie tam zawiezie? Może pójdę, może pójdziesz sam, może pójdę sam. Drodzy siostry i bracia, dziś, 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, gromadzimy się w naszej świątyni parafialnej, jak niegdyś, ponad 2000 lat temu, na jednym ze wzgórz Betanii zgromadzili się apostołowie, aby być świadkiem wniebowstąpienia Chrystusa. I dziś gromadzimy się w naszej świątyni, aby także wyznać wiarę w słowa wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Przeżywając w liturgii wspomnienie tego zbawczego dla nas wydarzenia, otrzymujemy doskonałą okazję, aby skierować nasze myśli ku niebu, ku naszej Ojczyźnie, do której tutaj na ziemi pielgrzymujemy. To dobra okazja, aby zatrzymać się i pomyśleć, czym jest niebo i jak żyć, aby kiedyś cieszyć się jego radością. Gdybyśmy zapytali niejedno dziecko, gdzie jest niebo, to na pewno w swojej prostocie i dziecięcej szczerości swoim palcem wskazałoby na chmury i pokazało: o tam, tam nad nami. Ale dziś, drodzy siostry i bracia, spoglądamy na inne niebo. Nie to w sensie geograficznym czy fizycznym. Niebo, które jest stanem, w którym istnieje Bóg. Na niebo, które jest stanem obecności Boga, w którym panuje miłość, szczęście, a nie ma już tam bólu i cierpienia. I dzisiaj pierwsze czytanie, mówiąc obrazowo o uniesieniu Jezusa w górę, mówi o Jego wejściu w inną rzeczywistość. Jezus wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić sobą. Więc niebo nie jest rzeczywistością materialną, ale duchową, która jest niedostrzegalna dla ludzkiego oka. Popatrzmy, siostry i bracia, czy w dzisiejszym świecie nie brakuje ludzi, którzy próbują budować niebo tu na ziemi, utożsamiając je z bogactwem, z dostatkiem, z dobrobytem, a wykluczając przy tym ze swojego życia Pana Boga. Na pierwszym miejscu stawiają sprawy doczesne, dobrobyt, a jeśli starczy czasu, sił i chęci, to wtedy zatrzymują się nad sferą duchową. I rzeczywistość materialna pochłania więcej czasu, więcej sił, zaangażowania, a dla Pana Boga pozostaje już niewiele albo w ogóle nic. Kiedyś jeden z kapłanów wspominał rozmowę z kobietą, która usprawiedliwiała swoją wnuczkę, dlaczego nie chodzi do kościoła. Mówiła: proszę księdza, wnuczka nie może chodzić do kościoła, bo cały czas ma jakieś zajęcia. Jak nie basen,
to treningi, to znowu szkoła muzyczna, no i dodatkowe lekcje z języka angielskiego. A niedziela w jej tygodniowym planie to jedyny dzień, by wypocząć i odespać zagoniony tydzień. To tylko jeden z przykładów, które współcześnie coraz częściej wcielany jest w życie. Tylko zapytajmy, jakie owoce przyniesie takie wychowanie, w którym nie ma miejsca dla Pana Boga. Może te wszystkie zajęcia na pewno przyniosą kiedyś owoce, wpłyną na przyszłość tego młodego człowieka, ułatwią start w dorosłe życie. Ale budowanie takiego życia bez Boga przypomina ewangeliczną przypowieść o budowaniu domu na piasku. A co stanie się z duszą tego człowieka? Po pewnym czasie uschnie, tak jak kwiat, któremu zabraknie wody. Drodzy, nie da się człowiekowi zbudować trwałego raju na ziemi i dzisiejsza niedziela w niebo wstąpienia przypomina nam, że nasze życie ludzkie to tylko pewien etap w drodze do wieczności, że nasze życie ziemskie wobec tego życia po śmierci to tylko krótki fragment, urywek, po którym przyjdzie nam spotkać Boga twarzą w twarz. Jaką zatem postawę przyjąć w swoim życiu? Uczy nas tej postawy pewne wydarzenie z początku XX wieku. Mianowicie w roku 1920 odbył się w Nowym Jorku głośny proces spadkowy. Chodziło o spadek po multimilionerze Monforcie. I jedyną spadkobierczynią była jego córka o imieniu Gracja. Sędzia w obecności świadków otworzył kopertę, wyciągnął testament i przeczytał. Majątek mój przeznaczam jedynej mojej córce, Gracji. Zanim jednakże stanie się prawną właścicielką, żądam od niej wyrzeczenia się wiary katolickiej. W sali zapanowała cisza, a po chwili dał się słyszeć zdecydowany głos Gracji, która odpowiedziała: wiary się nie wyrzekam. Wobec tego powiedział sędzia: majątek przechodzi na skarb państwa. Ale po procesie sędzia podszedł i zapytał ją, dlaczego tak postąpiła. Utraty Boga nie powetuje mi żadne dobro, a dla kilkunastu lat mojego życia nie warto sobie przekreślić wieczności. Czymże jest majątek mojego ojca, ten ziemski, ulotny, wobec majątku, który daje mój ojciec niebieski? Skwitowała na koniec. No właśnie. Drodzy siostry i bracia, czy my, żyjąc tutaj na ziemi, nie przekreślamy niekiedy wieczności? Zobaczmy, prawdziwy majątek człowieka to nie ziemia, ale Bóg. I naszej codzienności trzeba przyjąć postawę tej kobiety, by wiara, by myślenie o Bogu, o niebie było obecne każdego dnia w naszym życiu. Nie można oddzielić świata doczesnego od świata duchowego. Nie możemy powiedzieć, że naszą wiarę, zasady moralne, przekazania zostawiamy przed wejściem do miejsca, gdzie pracujemy, do miejsca naszego domu, że te wartości religijne zostawiamy na boku przy wychowaniu dzieci. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa aniołów, którzy mówili apostołom: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? My, chrześcijanie, nie możemy w życiu stać i wpatrywać się tylko w niebo. Ale tu na ziemi mamy tak żyć, tak pracować, aby niebo było dla nas nagrodą. Bo celem życia ludzkiego nie jest ziemia, nie jest to, co materialne, ale to, co duchowe. I dzisiaj jesteśmy wezwani, aby żyć duchem nie świata, ale duchem Bożym. I w ostatniej zwrotce tej piosenki, gdzie jest niebo, padają słowa:
Mapę nieba trzyma u siebie Bóg. Wejście ma kolor miłości, a klamka rzeźbiona jest z naszych cnót. To jest klucz do osiągnięcia nieba. Klucz, który odkrywali w swoim życiu święci, którzy dzisiaj stają przed nami jako przykład, jako wzór do osiągnięcia tej rzeczywistości niebieskiej. I właśnie miłość jest tym kluczem do osiągnięcia nieba. Pewnej niedzieli proboszcz małej parafii poruszył na kazaniu temat nieba. I w poniedziałkowy poranek zagadnął go na ulicy jeden z parafian i powiedział mu: księże proboszczu, wszystko o niebie ksiądz dobrze powiedział, ale nie powiedział jednego: gdzie ono jest? Proboszcz się zatrzymał, wskazał palcem i powiedział: w tamtym domu mieszka jedna z naszych parafianek, od niedawna wdowa z trójką małych dzieci. Nie mają w domu nic do jedzenia i kończy się im opał. Jeśli zrobisz dla nich zakupy i pomodlisz się razem z nimi, to zobaczysz niebo. Bracie, siostro, chcesz zobaczyć niebo tu na ziemi? To patrz oczami serca na drugiego człowieka. Amen.